szkole podstawowej nr 9 w Malborku blisko 500 uczniów usłyszało dziś pierwszy dzwonek. Inauguracja roku szkolnego 2016-2017 miała miejsce na boisku szkolnym. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 9 tradycyjnym odśpiewaniem hymnu narodowego i wniesieniem sztandaru szkoły. Całość baczność. Poczet sztandarowy szkoły wprowadzić. Pani Jolanta Leszczyńska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, w swoim wystąpieniu powitała nowego dyrektora placówki oraz symbolicznie przekazała mu władzę, życząc nowemu dyrektorowi wielu sukcesów zawodowych, siły, zapału i motywacji do pracy oraz twórczych pomysłów. Mały i duży sukces jest zawsze ogromny. Wszystkiego dobrego z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016-2017. Panie Pawle, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Następnie głos zabrał sam gospodarz szkoły, który serdecznie powitał całą społeczność szkolną i zaproszonych gości. Jestem gotowy do pracy już na 1 września, tak? Mamy zorganizowane wszystko. Myślę, że spokojnie możemy wchodzić w nowy rok szkolny i podejmować tą ciężką pracę. Czyli nie ma żadnego stresu? Stres oczywiście jest, ale staram się jakoś go zwalczać, ale myślę, że powoli, jak się już tutaj wprawię w to wszystko, tak, to już będzie to zdecydowanie lepiej wyglądało. Jak być dyrektorem szkoły? Chyba nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Najważniejsze to mieć plan. I to nie byle jaki. Mamy sporo planów, oczywiście są one rozbite na najbliższe 5 lat, tak? Wiadomo, że od początku nie można wprowadzać zbyt gruntownych zmian, ale powoli wszystko, także jako rozbudowa, będziemy się starali o dodatkowe środki dla szkoły. Na pewno o dużą współpracę z rodzicami oraz sponsorami. Chcielibyśmy, żeby szkoła bardzo dobrze współpracowała ze środowiskiem lokalnym oraz żeby było ją widać i jak i w mediach, jak i w mieście. A z tym będzie na pewno o wiele łatwiej, ponieważ sam dyrektor jest znany w środowisku szkolnym i lubiany nie tylko przez uczniów. Bardzo go lubiłam, bo uczył zajęć komputerowych i mam nadzieję, że dalej będzie nas uczył. Pani dyrektor była bardzo miła i fajna, ale teraz tego pana też lubię, bo uczył mnie informatyki. Pan Paweł Guzow jako chłopiec uczęszczał do tej szkoły i bardzo miło wspomina tamte czasy. Zaraz po studiach 8 lat temu postanowił podjąć tę pracę. Tymczasem dziś sam został jej dyrektorem. Czyli można powiedzieć, że czuje się pan tu jak w domu. Można tak powiedzieć, zwłaszcza, że mieszkam naprzeciwko szkoły i jest to praktycznie moja dzielnica, także czuję się tutaj swobodnie i dobrze. Panie dyrektorze, czego by się chciało życzyć uczniom na ten rok szkolny? Na pewno dużo zapału do pracy, wytrwałości, no i jak to u dzieci, bycia uśmiechniętym i szczęśliwym. Pogoda jeszcze jest piękna, lecz niestety wakacje minęły, więc czas wracać do szkoły i nauki. Cieszycie się z powrotu do szkoły? Nie za bardzo. Trochę. Nie. Gdzie byłyście na wakacjach? Ogólnie byłam w Polsce, nad morzem i w Szczecinie. Ja podróżowałam po Polsce po jednym dniu po różnych miastach i w Chorwacji byłam. Powiedzcie, lubicie chodzić do szkoły? No, zależy kiedy. Jak się trzeba mocno uczyć, to tak niezbyt, ale żeby się z kimś spotkać, to można przyjść. Na szczęście dziś możemy cieszyć się wyjątkowo słonecznym dniem. Szkolne ławki w dniu dzisiejszym znów pozostały puste. Ale już wiadomo, że jutro będzie trzeba wrócić do normalnego trybu życia i nauki.